Dzisiaj mamy do czynienia z czymś przełomowym, mam takie przekonanie. Spotykamy się wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec, z architektami z Niemiec, z naukowcami z Polski, którzy mówią wprost o tym, że mamy na terenie gminy Iłowa perełkę. Perełkę architektury modernistycznej, perełkę Bauhausu, właśnie dzieła Otto Bartninga, wieże ciśnień wiankowej żagańskiej. Ponieważ mieliśmy niedawno rocznicę stulecia Bauhausu w 2019 roku, to postanowiłam odszukać powiązania, czyli jak to nazwałam, mistrzów Bauhausu, którzy na naszym terenie również pozostawili swój ślad. I czasami mówię to z takim lekkim żartem, że najbardziej znanym dziełem modernizmu na terenie województwa lubuskiego jest nieistniejąca już willa Richa Wolfa, którą zaprojektował Mies van der Rohe, a to było jego pierwsze modernistyczne dzieło. Więc mieliśmy tutaj pamiątkę po Miesie van der Rohe. Oczywiście Otto Bartning i wieża ciśnień, którą wpisaliśmy do rejestru zabytków również całkiem niedawno, bo w 2012 roku, więc przed 10 laty, gdy pojawiła się informacja, właściwie pytanie, czy można ją rozebrać. Es besteht eine ganz enge Verbindung zwischen Jenschwalde, dem Ort, wo ich herkomme, wo ich Bürgermeister sein darf, und zwischen Iłowa. Was hat mich neugierig gemacht, diese Konferenz zu besuchen, ist ganz einfach, die Architektur kennenzulernen. Otto Bartning war mir vorher weniger bekannt und ich habe hier meinen Horizont in dieser Richtung erweitern können. Ta wieża wyróżnia się swoją bardzo strzelistą formą. Składa się z dwóch brył, są to dwa przecinające się prostopadłościany, które są zakończone sześciokątną taką czapą nakrytą dwuspadowym dachem. Jest to rzecz w sobie sama unikatowa, niepowtarzalna, a co najdziwniejsze, dla tego architekta nigdzie indziej nie powtórzona. Charakterisiert durch eine große Vielfalt verschiedener Ansätze, immer wieder neue Wege versucht, experimentiert. Und diese Idee mit dem Wasserturm war eine Sache, wie ja auch schon wieder gesagt wurde, wieder so eine irgendwie sehr geniale Idee, die einfach mal so gekommen ist zwischen ganz vielen anderen Sachen, die Otto Bartning zu der gleichen Zeit gemacht hat. Sternkirche, ein anderes geniales Beispiel. Also ja, sicherlich, der Wasserturm ist eine wirkliche Ikone der Architektur des 20. Jahrhunderts. Ta wieża wyróżnia się tym, że wewnątrz nie posiada żadnych ścian i jest doświetlona przez bardzo wąskie, strzeliste okienka, które sprawiają, że poszczególne kondygnacje połączone niewydzielonymi klatkami schodowymi tworzą taką jednoprzestrzenną jak gdyby galerię do spacerowania, ale oczywiście jest to budynek ściśle technologiczny. Wszystko to służyło, aby dostarczyć wodę dla olbrzymiej dachów czarni, która znajdowała się tutaj w Jankowej Żagańskiej. Mam takie marzenie, żeby doprowadzić do rewitalizacji wieży ciśnień w Jankowej Żagańskiej, żeby ją udostępnić wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim mieszkańcom gminy Iłowa, którzy od czasu do czasu czytają na temat wieży w opracowaniach lokalnych, ale nigdy tej wieży nie zobaczyli, nie dotknęli. Dziedzictwo przemysłowe, które tutaj zastaliśmy, inspiruje do kolejnych wyzwań. Jestem przekonany, że gmina Iłowa wraca na odpowiednie tory w związku z rozwojem gospodarczym, który widać gołym okiem w strefie inwestycyjnej. Za chwilę do roku 2024 powstanie w tym miejscu 3000 miejsc pracy.